Powinniśmy kontynuować wielkie inwestycje, ale powinniśmy też oczekiwać na pomoc państwa w tym, żeby rozwiązywać problemy lokalnej społeczności. A te problemy będą związane z tym, że ciężki tonaż pójdzie w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Słupcu. Że ciężki tonaż, jeżeli nie zabezpieczymy Łężca, pójdzie przez centrum Strzałkowo. Małymi, krętymi dróżkami. I to są nasze wątpliwości dotyczące uchwały. I mimo, że dzisiaj uchwałę podejmiemy, to szanowni państwo, musicie się liczyć z tym, że ta uchwała nie zatrzyma sprzeciwu społecznego. I dzisiaj, wnioskując o obecność pana dyrektora, o wznowienie negocjacji, o wskazanie kierunku, który zabezpieczy ten transport, prosimy o pomoc państwo. Państwo w negocjacji ze społecznością lokalną. Bo dzisiaj oczywiście powiat się podzieli na tą część, w której prowadzone są ogromne inwestycje i na tą, która się boi, że będzie odciążeniem tych inwestycji. Bo niestety w takiej sytuacji stanęło i Strzałkowo, i Słupca. Ja myślę, że jeżeli nie znajdziemy alternatyw dla transportu materiałów budowlanych, to my wyeliminujemy turystycznie Słupce. Bo ruch, który szedł drogą Giewartosy, drogą od Słupcy do Giewartowa, w kierunku jeziora, gdzie cała społeczność wypoczywała na jeziorze Giewartowskim, myślę, że dzisiaj mało kto się odważy jechać rowerem między tirami. A tych tirów to nie będzie jeden tir na tydzień. Pan jako fachowiec od inwestycji może sobie wyobrazić, jaki tonaż musi przyjechać, żeby zrealizować inwestycje za 4 miliardy złotych. A dzisiaj w stosunku do drogi do Giewartowa nie ma alternatywy. Dzisiaj prosimy państwo o to, żeby w miarę szybko zareagowało i pomogło nam, bo oczywiście staniemy po stronie tych, którzy będą łagodzić konflikt, a nie je wzbudzać. Ale my musimy mieć również narzędzia do łagodzenia. My nie możemy stanąć w sytuacji, kiedy okazujemy się bezradni albo okazujemy się wykonawcami zleceń z góry. My dzisiaj musimy być partnerami dla strony rządowej w łagodzeniu protestów i w budowaniu infrastruktury równorzędnie w całym powiecie, zabezpieczającym największą inwestycję wojskową w Polsce, jeżeli chodzi o bazę w Powidzu. Cały powiat musi dać przyzwolenie na budowanie tej jednostki, i cały powiat musi mieć komfort związany z budowaniem tej jednostki. I to jest jeden apel do was, panowie i panowie radni, żebyście mieli na uwadze, że poza aspektem symbolicznym poniesiecie konsekwencje, a część ciężaru łagodzenia konfliktów społecznych zostanie przerzucona na was. Na spotkaniach sołeckich, na spotkaniach przedwyborczych. Pamiętajcie, że te 3 lata akurat w tej inwestycji do kolejnych wyborów to jest bardzo krótki czas.